już kilkadziesiąt razy była próba podania nam golonki. Myśmy mu zawsze odmawiali. Policzki jagnięcia. Tam na górze mieszkała pani Śledzikowa, którą nazwałam pani Śledzikowa, bo miała taki stragan z rybkami. Pani Śledzikowa! Czego? No musiał biegać po piwo i nam tutaj służyć wyraźnie na roku. To jest wojsko, nie sanatorium! Bożecie, wszyscy tam byli tak nieprzytomni, niewyspani. No ja zwracałem im uwagę, że pod oknami za dużo pustych butelek. Patrz! Były to więzy bardzo silne, wspaniałe. Będziesz czyścić sracze tym. Stanęli, nie chcę powiedzieć jak barany, ale stanęli po prostu i nie wiedzieli jak mają zareagować. Wojsko z wodu ruchu! Mamusia? Mężuś? No i taka gówniana twoja robota. Kiedyś pożyczyłem ci 15 zł. No tak, tak, właśnie. To możesz powiedzieć, że ten procent przez tyle lat urósł i ten... Ja nie mam nic. Ty nie masz nic. Nulko ma nic. Ten człowiek nie mówi bezbłędnie po francusku, ani po angielsku. Santura, pantara, katura, ranca, bataka, kikapora. Pierwsze zdanie, śmiech. I rzuciłem to medycynę, bo kocham zwierzęta. Drugie zdanie, śmiech. I od kilku lat jestem psim fryzjerem. Puenta. Najpierw trzeba będzie umyć fajfusa. Ryk śmiechu, pierwsze oklaski. To po prostu był absolutny szok. Jestem głupi i dlatego jest mi pan potrzebny. Ale ja tutaj byłem nieprzejednany. Nieprawdopodobne szaleństwo, nieprzewidywalność kompletną. Był wtedy on uskrzydlony, wspaniały. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Precious. I znowu jest radość, że mój stary druh, wielki aktor, jest tutaj z nami. A to jest taka historia. Fantastycznie.